Rezydencja dzielna to eleganckie i wygodne wnętrza, mające charakter wysokiej klasy w przestrzeni hotelowych, gdzie mieszkańcy czują się komfortowo i wygodnie. Wszystkie apartamenty rezydencji są jednoosobowe, dostosowane do potrzeb osób starszych. Istnieje możliwość rearanżacji przestrzeni mieszkalnej w celu stworzenia domowego klimatu. Zadbaliśmy o zaprojektowanie przestrzeni wspólnych tak, aby stanowiły miejsce relaksu, wypoczynku, spotkań kulturalnych, a także umożliwiały realizację pasji i zainteresowań. Na pierwszym piętrze znajduje się restauracja Scala, gdzie serwowane są posiłki przygotowane przez szefa kuchni. Restauracja sąsiaduje z salą fortepianową, w której cyklicznie gościmy artystów muzyków. Naszym priorytetem w opiece nad seniorami jest aktywizacja i rehabilitacja, która odbywa się w świetnie wyposażonej sali pod czujnym okiem fizjoterapeuty. Seniorzy mogą ćwiczyć i trenować oraz realizować zlecone plany terapeutyczne. Każdy mieszkaniec rezydencji dzielna zadba o urodę w saloniku wellness wyposażonym w stanowisko fryzjerskie, kosmetyczne, a także podologiczne. Z myślą o potrzebach mieszkańców z chorobą Alzheimera stworzyliśmy bezpieczną infrastrukturę na drugim piętrze naszego obiektu. Znajduje się tu pokój wspomnień designem przywołującym na myśl lata 70. XX wieku. Prowadzimy tutaj terapię reminiscencyjną. Dodatkowo dla tej grupy rezydentów powstała sala doświadczania świata Snozelen. To przestrzeń zaaranżowana i wyposażona tak, by pobudzać zmysły wzroku, słuchu, dotyku i w ten sposób osiągnąć podwójny efekt terapii, zarówno relaksacyjny, jak i aktywizacyjny. Na 9. piętrze rezydencji dzielna znajduje się wyjątkowa kawiarnia. Z obszernego, przeszklonego tarasu rozciąga się panorama na warszawską Wolę. Pani prezes, zdolności opiekuńcze rodzin maleją. Przybywa nam jednoosobowych gospodarstw domowych, co powoduje, że zainteresowanie i potrzeby w zakresie długofalowej opieki systematycznie rośnie. Obserwujemy wzrost zainteresowania przyjaznymi przestrzeniami dla seniorów. Skąd pomysł na dom opieki w centrum miasta? Przede wszystkim to nasza strategia i właściwie wszystkie nasze domy, które budujemy od kilku lat, staramy się lokalizować w tkance miejskiej. Tutaj mam na myśli przede wszystkim otoczenie przyjazne, otoczenie mieszkalne, otoczenie, w którym znajdują się kawiarnie, sklepy, szkoły, przedszkola, żeby też można było zapewnić integrację międzypokoleniową. Ale to, co jest najistotniejsze dla rodzin naszych mieszkańców, to jest komunikacja. Dlatego, że bardzo często można, mając swojego bliskiego w takim domu w mieście, odwiedzić go przy okazji przemieszczania się do pracy, powrotu. Jest to dużo łatwiejsze. Ale to, co najistotniejsze, to są potrzeby naszych mieszkańców. Bo tak jak pani wspomniała, przybywa gospodarstw jednoosobowych. I te osoby, które mieszkają w takich gospodarstwach, najczęściej mieszkają w miastach. Nie chcą przenosić się poza miasto, nie chcą zmieniać radykalnie swojego środowiska. To, co widzimy tutaj, to jest szczególnie istotne, ponieważ tutaj przychodzą sąsiedzi, którzy mieszkają gdzieś w blokach znajdujących się w otoczeniu i pytają o to miejsce, bo już myślą o tym, żeby zamieszkać w tym właśnie domu, bo dla nich jest to najłagodniejsza forma zmiany miejsca zamieszkania na ostatnie lata. I dlatego to umiejscowienie w centrum miasta jest tak istotne, a ten obiekt jest szczególnie pięknie zlokalizowany, bo jest to samo centrum miasta, ale wokół jest zielono, jest piękny skwer, jest plac zabaw dla dzieci. No właściwie nie mogę sobie wyobrazić lepszego miejsca. No jest to taka idealna lokalizacja, jakiej zawsze poszukiwaliśmy. No właśnie, widzimy tutaj za oknem piękny plac zabaw. Rzeczywiście widok jest taki inspirujący bardzo. Czy to właśnie wyróżnia domy opieki pod szyldem Orpea Rezydencje? Taka jest Państwa filozofia? Tak, taka jest nasza filozofia i takich obiektów właśnie zawsze poszukujemy. Ten obiekt jest też szczególny, ponieważ mamy tutaj tylko jednoosobowe pokoje. Więc tutaj rzeczywiście ukierunkowaliśmy się już w pełni na realizację naszej strategii, czyli zapewnienie tych potrzeb mieszkańców na najwyższym poziomie, a często właśnie ta możliwość zapewnienia jeszcze własnej przestrzeni do życia, intymności, a równocześnie bycie w środowisku z swoimi rówieśnikami, z prowadzenie jeszcze aktywności różnego rodzaju społecznych, umożliwia to, będąc w takim miejscu.
Znajdujemy się w budynku, który przeszedł dosyć gruntowną transformację, zmienił funkcję z telekomunikacyjnego i takiego biurowego w taką przyjazną, piękną przestrzeń, pełną wspomnień. Widzimy tu właśnie zdjęcia dawnej Warszawy. Jaka była idea, która temu przyświecała? Jeśli chodzi o zdjęcia, to przede wszystkim podkreślenie tego, co znajdowało się na tym terenie już w czasach przed II wojną, po wojnie. Ważne miejsca niedaleko, Pawiak, Kościół Świętego Augustyna, takie miejsca, które dla okolicznych mieszkańców mają znaczenie. Oni pamiętają tą historię. Wielu z nich żyło, wielu z nich słyszało od swoich rodzin. O tych miejscach staramy się być częścią. W związku z tym widzimy, jak wiele emocji, jak wiele wspomnień, dyskusji wywołuje obecność tych zdjęć i podkreślanie historycznej wartości tego miejsca. Myślę, że jest to też piękna klamra tego, jak również obiekty mogą ożyć na nowo i na nowo zafunkcjonować w przestrzeni i w tkance miejskiej. No, przede wszystkim muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o przebudowę samego budynku zbiorowego na tą funkcję, to bardzo dokładnie przyglądaliśmy się temu, czy to będzie możliwe. Natomiast rzeczywiście obiekt, taki jak dom opieki, to obiekt tak jak hotel, który musi mieć pokoje, musi mieć korytarze, musi mieć przestrzenie wspólne. I ten obiekt świetnie się do tego nadawał. Oczywiście nie było to łatwe, bo tak naprawdę ta przebudowa to był ogromny proces, właściwie została tylko konstrukcja, ale jeśli architektonicznie jest coś możliwe i technicznie do wykonania, a jest to tak unikalna lokalizacja, tak wspaniała, no to warto ten wysiłek zrobić, bo dzięki temu wnętrza wyglądają przepięknie, tak jak pani wspomniała, no a lokalizacji nikt nam nigdy nie zabierze, więc warto było cały ten wysiłek włożyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.